Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Bardzo serdecznie. Nina Nocoń. Marek Czesz. Mamy ogromną przyjemność Państwa powitać w tych przepięknych progach, które wielu z Państwa zna, ale bycia tutaj nigdy dosyć, a zwłaszcza przy tak pięknej okazji, którą mamy dziś radość razem z Państwem świętować. A ta piękna okazja to gala z okazji 25-lecia samorządu województwa śląskiego, więc teraz, drodzy Państwo, proszę o ogromne brawa, bo to nasze święto. Mamy, szanowni Państwo, przed sobą, przed Wami niedługą, ale niezwykle treściwą część oficjalną tego spotkania. Zanim jednak na nią Państwa zaprosimy, mamy dla Państwa prośbę o przyjęcie pewnej niespodzianki. Tak, tak. Mamy w zasadzie dwie takie artystyczne, Marku, niespodzianki. I to do Państwa oczywiście też kierujemy te słowa. I wierzymy, że te niespodzianki znajdą u Państwa tak naprawdę poklask. Bo pierwsza niespodzianka będzie bardzo artystyczna, bardzo muzyczna. No w końcu miejsce, w którym też się znajdujemy, wymaga tego akcentu muzycznego. I drodzy Państwo, będzie to występ na saksofon i kontrabas. A wystąpią dla Państwa były prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, pan Jerzy Stępień, z synem Bartoszem Stępniem. To przed nami, przed Państwem już za chwilę, a tuż po tym cudownym wydarzeniu muzycznym prosimy Państwa o zagłębienie się w filmową opowieść o tym, jak to było przez te 25 lat, snutą przez byłych marszałków województwa. Szanowni Państwo, muzyczna uczta przed nami. Zapraszam. Thank you.
Drogo mnie kosztują te kaprysy pana premiera. Samorządy odgrywają rolę, która planuje przyszłość kolejnych pokoleń i dobrze je planują. To były czasy fascynujące, ale muszę powiedzieć, jak dziś na to patrzę, to naprawdę robiliśmy rzeczy absolutnie nietypowe, jeszcze nieopracowane i tak dalej. Ja dlatego to wspominam tak, z takim sentymentem, bo cała ekipa, która wtedy pracowała, to właśnie trochę tacy zapaleńcy. Na przykład odziedziczyliśmy 64 szpitale, kilkanaście instytucji kultury. Dostaliśmy bardzo wiele różnych instytucji dodatkowych. Wyzwań było dużo, ale tak począwszy od takiej drobnej rzeczy, którą przypomnę, jak choćby sprawa Parku Śląskiego. Rząd uznał, że przestaje się już zajmować parkami, że jest to zadanie gmin. Chcąc, nie chcąc, przejęliśmy, ale uważam, że dobrze się stało. Natomiast z ważnych zadań, które w tym czasie były realizowane, no to choćby dokończenie dwóch szpitali wojewódzkich w Bielsku Białej i w Rybniku. No po pierwsze regionalny program operacyjny, duże pieniądze wtedy dla Śląska. No trzeba powiedzieć, że byliśmy wśród pięciu pierwszych województw, które treść RPO wynegocjowały z Komisją Europejską. Ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że udało się wtedy ten remont pchnąć na takie tory, które w tej chwili no, skutkują możliwością na przykład organizowania tak wspaniałych mityngów lekkoatletycznych, jakie się na Stadionie Śląskim odbywają. Nieprawdopodobne wyzwanie, jak skutecznie i dobrze wydać pieniądze unijne i żeby to przyniosło jak największe korzyści. I ogromnie się cieszę, że udało nam się założyć Koleje Śląskie i przejąć koleje regionalne. No i wiele, wiele innych zadań. No, Stadion Śląski, trzeba było to zrobić od początku i Stadion Śląski powstał i jest w mojej ocenie dumą dla wielu mieszkańców. Były te 2,5 roku w pewnym sensie niepowtarzalne dla samorządu województwa, bo one wymagały podejmowania szybko bardzo trudnych decyzji. Bo to raz trzeba było się uwolnić od przewozów regionalnych. Dzisiaj się bardzo cieszymy, że piękne pociągi jeżdżą. Był problem bardzo duży ze szpitalami, między innymi Megre z Tychach, który dzisiaj pięknie działa. To była przede wszystkim kadencja ratunkowa. To, co się udało, to uratować Koleje Śląskie, które do dzisiaj jeżdżą. Udało się dokończyć budowę drogowej trasy średnicowej. No i udało się dokończyć nasze piękne Muzeum Śląskie. Reszta to było bieżące zarządzanie. To
jak rozwija się województwo, jak rozwijają się nasze miasta, to wielka zasługa samorządu, ale samorząd to taka sztafeta. Jeden zarząd coś zaczynał, drugi kontynuuje, trzeci kończy. Samorząd to też gra zespołowa. Nie byłoby tych rzeczy, tych projektów, gdyby nie radni w to wszystko zaangażowani i cały sztab urzędników. Samorząd to nie tylko inwestycje, to też właśnie projekty społeczne. Uchwała antysmogowa to coś, co zmieniło na pewno obraz naszego województwa, ale też jestem dumny z takich rzeczy jak programy Śląskie dla Kobiety, Śląskie dla Seniora. Taki samorząd blisko ludzi. A gdy rozejrzymy się wokół, to ludzie nie wiedzą, kto jest właścicielem danego terenu, kto jest właścicielem danej inwestycji, czy kto ją wykonuje. A najczęściej to, co się dzieje gdzieś wokół, to wykonuje właśnie samorząd, ponieważ samorządy w Polsce dostały silne kompetencje, silną władzę i z tego powodu też są takim dość poważnym inwestorem. Ja myślę, że ta kadencja to była jedna z najtrudniejszych w historii. Dwa lata lockdownu, dwa lata ciężkiego COVID-u, gdzie wspieraliśmy śląskie szpitale. I to był naprawdę bardzo trudny, wyczerpujący czas. Ja się cieszę, że Sejmik jednogłośnie przyjął strategię rozwoju województwa śląskiego, przewrotnie i roboczo nazwana Zielone Śląskie 2030, czyli taki region typowo górniczy, który kojarzy się z kopalniami, z hutami, z kominami. No, przyjął strategię, gdzie stawia właśnie na gospodarkę niskoemisyjną, opartą o nowoczesne technologie, o nowoczesne zakłady pracy, o nowoczesne wdrożenia. Co więcej, stawia jakość powietrza jako kluczowy komponent do życia. Razem na Śląsku potrafimy pracować. Też cieszą te inwestycje w drogi, bo zarządzamy siecią 1250 km dróg. 2,7 miliarda, myślę, że to na koniec kadencji będzie podsumowanie wszystkich inwestycji. 3 miliardy polityka spójności, 2 miliardy euro Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, łącznie 5 miliardów euro, najwyższy budżet europejski w historii. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Dziesiątek tysięcy inwestycji. Jak dzisiaj jest postrzegany Śląsk jako nowoczesny region, cały czas nieustannie musimy dążyć do tego rozwoju i dzięki środkom własnym, środkom unijnym potrafimy to robić. Tak to wyglądało przez 25 lat śląskiego samorządu. Dziękujemy, że zechcieli Państwo rzucić okiem i pewnie jakieś refleksje się u Państwa zrodziły. Wielu z ludzi, których Państwo widzieli przed chwilą, zobaczymy tu dziś osobiście na scenie. Pora na te powitania oficjalne i pozwolicie Państwo, Marek rozpocznie. Witamy serdecznie gospodarza regionu, marszałka województwa śląskiego szóstej kadencji Jakuba Chełstowskiego. Na ręce pana marszałka kierujemy powitania do członków Zarządu Województwa Śląskiego szóstej kadencji. Miło nam państwa widać. Witamy marszałka województwa śląskiego piątej kadencji, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wojciecha Saługę. Na ręce pana posła kierujemy słowa powitania dla wszystkich byłych marszałków województwa śląskiego oraz członków zarządu. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność przywitać profesora Jerzego Buzka, premiera rządu Rzeczpospolitej, który wdrażał reformę samorządu na poziomie regionalnym. Tym samym witamy wszystkie osoby, które przyczyniły się do wprowadzenia reformy administracyjnej. Można bić brawo, drodzy Państwo, bo to dla Was powitania również. Bardzo serdecznie witamy posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Borysa Budkę. Na ręce pana posła kierujemy powitania dla wszystkich parlamentarzystów. Witamy serdecznie przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego szóstej kadencji, pana profesora Marka Gzika oraz wszystkich radnych Sejmiku Województwa Śląskiego szóstej kadencji. Kłaniamy się przewodniczącemu Sejmiku
województwa śląskiego pierwszej kadencji, Ryszardowi Ostrowskiemu. Na ręce pana przewodniczącego kierujemy powitania dla wszystkich radnych sejmiku województwa śląskiego poprzednich kadencji samorządu województwa. Witamy serdecznie. Witamy byłego prezydenta Gliwic, senatora Zygmunta Frankiewicza. Na ręce pana senatora kierujemy powitania do wszystkich byłych samorządowców reprezentujących miasta, gminy i powiaty. Witamy przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pana Kazimierza Karolczaka. Jest z nami prezydent Katowic, pan Marcin Krupa. Na ręce pana prezydenta kierujemy powitania dla wszystkich prezydentów. Witamy generała Adama Jobka, komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Na ręce pana komendanta kierujemy powitania do wszystkich przedstawicieli służb mundurowych. Witamy w naszym gronie jego magnificencję profesora Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego i kierujemy słowa powitania do wszystkich rektorów i przedstawicieli uczelni wyższych. Szanowni państwo, witamy całą rodzinę samorządową, prezesów spółek, dyrektorów instytucji, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy zgromadzili się na świętowaniu 25-lecia województwa śląskiego. Szanowni zebrani, pozwólcie zatem, że poproszę o zabranie głosu naszego dzisiejszego gospodarza, pana marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Panie marszałku, zapraszam. Przywitajmy brawami marszałka województwa. Witam państwa bardzo serdecznie. I się zastanawiam, czy jest pani skarbnik z nami. Bo ktoś musi za to zapłacić dzisiaj. Nie ma też pani skarbnik. Też nam na tym zależy. No to się cieszę, bo nie będzie narzekań przy płatnościach. Myślę, że wszyscy marszałkowie znają panią skarbnik i mają swoją opinię, ale oczywiście jak jej nie ma, to serdecznie ją pozdrawiamy. Myślę, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy i to się zaczęło dzisiaj już na sejmiku. Takie poczucie wspólnoty, samorządowej wspólnoty, którego dawno nie odczuwaliśmy. Myślę, że tego dzisiaj chyba brakuje. Możemy się różnić. Takie poglądy, inne poglądy, ale samorząd zawsze łączył ludzi. Zawsze nas łączył we wspólnych problemach. I myślę, że dzisiaj tego Polsce, tej wspólnotowości brakuje, ale tutaj na Śląsku może to jest właśnie ten dzień, kiedy ta wspólnota zacznie wracać. I myślę, że tego sobie powinniśmy życzyć na kolejne lata, bo to jest bardzo ważne, żeby współpracować, szanować się, żeby zakończyć ten konflikt polsko-polski, nie wiadomo nawet jaki, uśmiechać się do siebie każdego dnia. Dla mnie to jest wielka przyjemność i szacunek być tutaj z państwem. Tak wypadło, że te 25 lat wzrastałem razem z samorządowcami, uczyłem się samorządu. Jest tutaj mój, jak mówię, zawsze ulubiony prezydent, z którym po różnych stronach często toczyliśmy różne spory, ale zawsze te drogi były wspólne. Te sprawy, których dotykaliśmy, dotyczyły mieszkańców. I tak te tychy to były zawsze taka moja szkoła, gdzie myślę, że zebrałem dobre doświadczenie polityczne i zawodowe w samorządzie, żeby potem przerzucić to na grunt województwa śląskiego. Ja też bardzo dziękuję wszystkim prezydentom, burmistrzom, wójtom, starostom, marszałkom za tą pracę każdego dnia przez te 25 lat. To jest niesamowity czas. Dzisiaj Śląsk jest jednym z najbardziej rozwiniętych regionów w Polsce. Myślę, że no, nie o porównania tutaj chodzi, ale jesteśmy bardzo dobrze postrzegani na rynkach międzynarodowych jako stabilni partnerzy do współpracy. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Mamy bardzo dobre relacje z Komisją Europejską. To myślę, że jest zasługa nas wszystkich, bo Śląsk zawsze był różnorodny i był silny tą różnorodnością. Każdego dnia pod Urząd Marszałkowski podlega prawie, można powiedzieć tak w przenośni,
30 tysięcy osób, które pracują w różnych instytucjach, szpitale, szkoły, spółki, instytucje kultury, plus do tego oczywiście 167 gmin, 16 starostów. To jest naprawdę wielka rzesza ludzi oddanych swoim małym ojczyznom. I za to oddanie i za tą pracę każdego dnia czasami to słowo dziękuję dla wielu nic nie znaczy, ale te serca dziękuję myślę, że znaczy bardzo dużo. I ja dzisiaj w imieniu swoim Zarządu Województwa Sejmiku pragnę wszystkim, którzy są zaangażowani w ten nasz samorządowy trud, powiedzieć bardzo dziękuję. Myślę, że te 25 lat Śląsk dobrze przepracował. Jestem przekonany, że kolejne dobre lata przed nami. Mamy dobry budżet. Tu właśnie mówiłem panu premierowi, że dziękujemy za te 2 miliardy euro dodatkowych środków na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ale już myślimy o kolejnej kadencji, myślimy o kolejnym okresie programowania. Zaczynamy pracę nad strategią, która kończy się za parę lat, bo Śląsk musi być cały czas w dynamicznym rozwoju. Są miasta, które świetnie sobie poradziły z transformacją, są takie, które sobie poradziły gorzej, ale im też pomagamy i też będziemy je wspierać. Ale na koniec chciałbym nam życzyć przede wszystkim świętego spokoju, żeby Śląsk był tą wspólnotą taką z krwi i kości, regionalną, narodową, żeby te spory się zakończyły, żeby ludzie się do siebie uśmiechali, żeby było normalnie. Problemy zawsze będą i wszyscy marszałkowie je rozwiązywali przez ostatnie długie, długie lata. Takie czy inne, to myślę, że każdy z marszałków mógłby swoją opinię wyrazić, doświadczenie i z współpracy z zarządami, z sejmikami i z panią skarbnik, że to nie zawsze było takie łatwe, ale z drugiej strony ten trud zawsze przynosi sukces. Ta praca zawsze się materializuje i myślę, że Śląsk jest dobrym przykładem takiego dobrego, mądrego, śląskiego rozwoju gospodarności, zaradności, takiego zwrócenia się ku nauce, ku technice, bo my zawsze takim regionem byliśmy. I myślę, że te 25 lat, które za nami, to dopiero początek, żeby te kolejne 25 lat też się tutaj spotkać, nie wiadomo w jakiej formie, ale myślę, że z wielkim sercem, a to, co się ma w sercu, jest najważniejsze. Ze swojej skromnej strony życzę Państwu dobrego wieczoru. Myślę, że tutaj dzisiaj będzie wiele wspaniałych nagród i podziękowań, ale też wspaniały zespół pieśni i tańca Śląsk, który myślę, że będzie taką ucztą na koniec tego pięknego dnia. Wszystkiego dobrego. Marszałek Województwa Śląskiego, pan Jakub Chełstowski. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowni Państwo, Śląsk w sercu z pewnością ma osobę, którą teraz bardzo gorąco zapraszamy tutaj na scenę i prosimy o wygłoszenie paru słów, a jest to premier, profesor Jerzy Buzek oczywiście. Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. To wielkie wzruszenie i wielka radość i satysfakcja spojrzeć na Państwa, na wspólnotę samorządową tutaj ze sceny Nospru, najpiękniejszej sali w Europie. Proszę Państwa, wydarzyło się w ciągu ostatnich 25 lat bardzo wiele dobrego. Nigdy nie powinniśmy o tym zapominać. Pomimo napięć, problemów, które często niesie życie. To jest wspaniałe ćwierćwiecze. Wystąpił na początku pan Jerzy Stępień. To nie tylko przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego. To przede wszystkim dla mnie jeden z trzech głównych twórców koncepcji reformy samorządowej. Oprócz niego jeszcze świętej pamięci Jerzy Regulski, świętej pamięci Michał Kulesza. Było ich wielu, nie chcę wymieniać, ale właśnie dlatego zaczęliśmy saksofonem i basem w wykonaniu kogoś, kto nam się nie kojarzył z talentami muzycznymi, żeby pokazać, jak wielostronni są samorządowcy i ci, którzy kochają samorząd, którzy w jakimś sensie poświęcili swoje działania jeszcze w latach 80., bo z Jurkiem Stępniem zaczynaliśmy na pierwszym zjeździe w 1981 roku
morze komunizmu, od Albanii po Estonię, od Berlina po Władywostok, a my mówiliśmy o samorządnej Rzeczypospolitej, która się nam sprawdziła. Parę lat później tworzyliśmy samorządowe gminy, a potem w 1998 powiaty i województwa. Tworzyliśmy trzystopniowy system zarządzania państwem z pozycji samorządowej. Ale samorządy, to warto uświadamiać wszystkim, wielokroć mamy okazję, to my sami. Władze samorządowe to wybieramy, ale my jesteśmy samorządem. Każdy z nas nosi w sobie ten zalążek samorządności lokalnej na poziomie gminy, małej ojczyzny na poziomie powiatu i wreszcie tej regionalnej siły rozwojowej, jaką jest województwo. Jeśli mamy braki finansowe, to my mamy braki, a nie władze samorządowe. Władze samorządowe na trzech poziomach, niezależne od siebie, powinny nam różne rzeczy fundować. Nie zawsze mają o to środki. Proszę Państwa, chciałem o tym powiedzieć dwa słowa bardzo krótko. Bo dokonanie reformy samorządowej w 1998 roku było bardzo trudnym zadaniem. Są dzisiaj z nami na sali przedstawiciele tamtego rządu, którym miałem honor i także wielką satysfakcję kierować. Wszyscy przyszli z Solidarności, z tego wielkiego ruchu społecznego Odnowy Polski. I wszyscy mieliśmy w głowie stworzenie takiego systemu, który zapewni nam wszystkim, członkom wspólnot samorządowych, obywatelskość. Nie tylko możliwość wyboru władz publicznych, ale również współodpowiedzialności za zarządzanie, za nasz kraj. Bo władze centralne i trzy poziomy samorządów to są wszystko władze publiczne, odpowiedzialne za kraj. Dlatego z tak wielkim wzruszeniem witam dzisiaj na sali także tych, którzy wtedy w sposób dramatycznie trudny dokonali pozbywania się własnych kompetencji. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, 49 wojewodom wręczałem nominacje na początku kadencji i 33 z nich mówiłem pana zadaniem jest zlikwidowanie województwa i urzędu, które pan piastuje w ciągu półtora roku. To zdaje się dzisiaj dość niewyobrażalna sprawa. I ludzie to przyjmowali jako konieczność stworzenia wielkich regionów. I 33 stolice wojewódzkie przestawały być stolicami województw. Równocześnie tym 16 szczęśliwcom mówiłem, wręczam wam nominację, ale za półtora roku 90% waszych kompetencji przejmie marszałek. To marszałku była skupiona cała władza rozwojowa, finansowa. Liczyliśmy na pieniądze europejskie. To są trudne decyzje, dlatego chciałbym wspomnieć tych wszystkich, również w parlamencie, ówczesnym parlamencie, koalicji rządzącej, Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, którzy zagłosowali za takim, a nie innym podziałem terytorialnym. Oczywiście województwo śląskie, tu nie było nigdy wątpliwości, że będzie. Ale musieli zagłosować za czymś, co sami tracili. Ja mówię o tym, już nie będę więcej, ale chciałem Państwu powiedzieć, że na tym polega kreowanie przyszłości kraju. W takim spojrzeniu na decyzje, które władza publiczna, obojętnie na jakim poziomie, musi podejmować, aby te decyzje przynosiły długofalowy efekt. One często
prowadzą do utraty własnego znaczenia, własnej siły sprawczej, ale kraj, ludzie, obywatele zyskują. Taki był wtedy nastrój. Starajmy się, aby ten nastrój wrócił, aby on nie był nam obcy. To właśnie na tej sali wspaniałej, w obecności niemal 2000 osób w województwie śląskim, które jest dzisiaj znaczącym miejscem na mapie Europy, które się widzi z Brukseli. Nie tylko jak się tutaj mieszka, ale jak się rozmawia z ludźmi. Żebyśmy pamiętali o tej zasadzie, bo to jest tworzenie dobra wspólnego przez społeczność obywatelską. Chciałem Państwu, chciałem przede wszystkim samorządowcom, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, którzy są dzisiaj na sali, licznie i będziemy ich honorować, podziękować za tą wielką pracę. Również tym, którzy byli w administracji, którzy pilnują tego wszystkiego dookoła, są to bardzo skomplikowane działania. I nam wszystkim, obywatelom, dlatego że demokracja gubi nam się, jeśli nie ma obywatelskiej odpowiedzialności i obywatelskiej aktywności. Życzmy sobie obywatelskiej odpowiedzialności i aktywności, takiej przynajmniej, co najmniej, jaką mieliśmy przez ostatnie 25 lat. A dzisiaj życzę wszystkim Państwu dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Premier Jerzy Buzek. Panie premierze, zechce Pan z nami zostać, mam nadzieję, na scenie. Panie profesorze, prosimy o pozostanie na scenie. My tak szybko Pana nie chcemy tutaj wypuszczać. Panie profesorze, zapraszamy. Panie premierze, będzie Pan miał do wypełnienia dość miły obowiązek. Zakładam, tak, że Pan się nie uchyli i zostanie z nami jeszcze przez chwilę. Prosimy, zapraszamy, tak, tak. Scena jest Pana. Tym bardziej, Szanowni Państwo, że oto przed nami uroczystość wręczenia statuetek dla marszałka województwa śląskiego, byłych marszałków oraz przewodniczącego sejmiku i byłych przewodniczących. Szanowni Państwo, znacie swoje funkcje. Zapraszamy do nas. Radzi Wam będziemy tu na scenie. Zapraszam. Panie marszałku, niech Pan da dobry przykład. Marszałek, byli marszałkowie, przewodniczący sejmiku, byli przewodniczący. Zapraszamy do nas. Zachęćmy brawami ludzi, którym zawdzięczamy kilka kadencji dobrego Śląska. Szanowni Państwo, to ważna informacja, bo wiem, że będziecie chcieli robić też zdjęcia. Będzie ku temu okazja. Proszę chwileczkę poczekać. A tymczasem zapraszamy do nas marszałka województwa, byłych marszałków, przewodniczącego sejmiku, byłych przewodniczących. Za chwileczkę będzie okazja, aby uhonorować Państwa tym, co do Was należy. Te statuetki są ciężkie. No ale też polityka nie jest lekką grą, prawda? Więc to musi troszkę ważyć. I teraz chyba jest ten moment. Przed Państwem grono ludzi, którym Śląsk zawdzięcza kilka naprawdę znakomitych kadencji. Statuetkę w imieniu marszałka Jana Olbrychta odbierze pani Anna Konarska, dyrektor biura Jana Olbrychta. Pan marszałek nie mógł być dziś z nami. Statuetkę odbierze były marszałek Michał Czarski. Statuetkę odbierze były marszałek Janusz Moszyński. Statuetka dla pana marszałka Bogusława Śmigielskiego. Statuetkę odbierze były marszałek Adam Matusiewicz. Odbierze ją także były marszałek Mirosław Sekuła. Statuetkę odbierze były marszałek Wojciech Saługa. Statuetkę odbierze marszałek Jakub Chełstowski. Brawa dla marszałków. A przekaże je oczywiście premier, profesor Jerzy Buzek. Jak Państwo zauważyliście, część piękna zespołu Śląsk na naszej scenie ze statuetkami właśnie. Także prosimy, drogie kochanie, tak, o podejście, bliżej. Prosimy o brawa. Muszą Państwo wybaczyć te techniczne przerwy, ale realizacja telewizyjna ma swoje prawa. Chcielibyśmy to wszystko uwiecznić, więc trochę nam pan operator poprzeszkadza, co nie ujmuje powagi tej chwili. Oto wyróżnienia, statuetki, które ozdobią niejedno biurko obecnego i byłych marszałków województwa śląskiego. Prosimy raz jeszcze o ogromne brawa dla tych, którzy na naszej scenie właśnie teraz się znajdują. A
A już za moment, już ze statuetkami będzie okazja, by zrobić piękne, pamiątkowe zdjęcie. Jestem przekonana, że wielu z Państwa chce to zrobić. Nasi wspaniali fotoreporterzy również, dlatego dajcie nam chwileczkę, bo to jest bardzo ważny moment dla naszych nagrodzonych. Jak tu dajmy dla porządku notkę historyczną, ona nie będzie skomplikowana, ale przypomnijmy to sobie. Marszałek Jan Olbrycht, kadencja 1998-2002. Pan Michał Czarski, rok 2002-2006, statuetka dla pana marszałka Moszyńskiego za kadencję 2006-2008. Statuetkę odbierze były marszałek Bogusław Śmigielski za kadencję 2008-2010. Statuetkę odbiera były marszałek Adam Matusiewicz, to były lata 2010-2012. Statuetka dziś także trafi w ręce marszałka Mirosława Sekuły za lata 2012-2014. Statuetkę odbierze były marszałek Saługa za lata 2014-2018 oraz pan marszałek Jakub Chełstowski, który piastuje tę funkcję od roku 2018. Wielkie brawa. Jestem przekonana, że te statuetki będą stały w naprawdę wyeksponowanym miejscu. Wierzymy w to bardzo. Prosimy potem o zdjęcie, żebyśmy mogli zobaczyć. Marszałkowie w komplecie. W imieniu marszałków prosimy o zabranie głosu pana marszałka Wojciecha Saługę. Dobry wieczór Państwu. To wielkie święto naszego samorządu, to wielkie święto niezależnego, wolnego, samorządnego województwa śląskiego. Tak jak wyglądają dzisiaj nasze miasta, nasze ulice, to w ogromnej mierze zasługa właśnie samorządu, zasługa tej reformy samorządowej, o której mówił pan profesor Jerzy Buzek i właśnie zasługa jego i jego rządu, bo to jego determinacja, taki upór zmiany kraju i oddania władzy niżej z rządu, z Warszawy na dół spowodowała, że te samorządy w Polsce tak dobrze się rozwinęły. Bo ten samorząd jest jak tlen. Wydaje nam się, że on już zawsze był i przestaliśmy zauważać, że on funkcjonuje. Natomiast są obszary, są kraje, gdzie tego samorządu nie ma, że wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje. Chociażby wracając 35 lat wstecz, wszystko było zarządzane centralnie, zarządzane z Warszawy i to z Warszawy decydowano o tym, jak mamy żyć, co robić, gdzie drogi budować, jakie boiska stawiać, czy jakie szpitale wyposażać. I dzisiaj, o zgrozo, po 25 latach tej, wszyscy myślimy, udanej reformy, przyzwyczailiśmy się do tego, a niektórzy mają zakusy na to, żeby to niszczyć, żeby to zabierać, żeby z powrotem przenosić kompetencje do Warszawy i musimy o zgrozo tego samorządu dzisiaj naprawdę bronić. Stoi ze mną na scenie wiele wspaniałych osób, cała historia samorządu śląskiego, ludzi oddanych, ludzi zaangażowanych, ludzi, którzy z wyboru piastowali pełne funkcje, ale ja tu na tym filmiku powiedziałem, że ten samorząd to taka sztafeta, właśnie zaczęło się od Jana Olbrychta i tak pałeczkę każdy marszałek ze swoim zarządem przekazywali dalej, dalej, dalej. Dotarliśmy dzisiaj do tego momentu, gdzie marszałkiem województwa jest Jakub Chełstowski ze swoim zarządem, więc to taka sztafeta, gdzie jeden coś zaczynał, drugi, trzeci kontynuował, czwarty kończył. Tu był w tle ten Stadion Śląski, chyba każdy marszałek coś do tego stadionu, jakąś cegiełkę dołożył. Ale my tylko jak tacy kapitanowie drużyny, ja wszyscy wiemy, że sam kapitan to tylko kapitan. Liczy się drużyna, liczą się ludzie odpowiedzialni, kompetentni, tacy, którzy na co dzień noszą ten trud i ten trud to jesteście wy, pracownicy samorządowi, bo to bez waszego właśnie zaangażowania, bez takiego codziennego realizacji drobnych, dużych, wielkich projektów nie byłoby tego samorządu i ci kapitanowie, mimo że wsparci radnymi, wsparci współpracownikami, wsparci bardzo mocno radnymi wojewódzkimi, wsparci samorządowcami wszystkiego szczebla, bo to wszystkim trzeba podziękować. Ten samorząd wojewódzki nie rozwinąłby się, gdyby nie właśnie powiaty, gdyby nie miasta, gminy, prezydenci, wójtowie, no tysiące ludzi zaangażowanych, mających tak w sercu właśnie taką wolność, taką samodzielność, takie samowystarczanie i takie branie spraw we własne ręce. Więc w imieniu wszystkich marszałków, wszystkich zarządów, wszystkich radnych, którzy sprawowali różne funkcje w ciągu tych 25 lat, chciałem na wasze ręce złożyć
wielkie podziękowania wam, pracownikom samorządowym różnych instytucji. To wy jesteście solą tego województwa, wy jesteście solą tej ziemi i marszałkowie czy inni się zmieniają, a wy pozostajecie i budujecie siłę województwa śląskiego. Brawa dla was. Bardzo dziękuję. Pan poseł Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego w latach 2014-18. Teraz jeszcze bardzo prosimy o to, abyście państwo tutaj ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, bo tego jednego takiego pozowanego to nie było jeszcze. Więc będziemy zobowiązani, jeśli państwo tutaj zostaniecie na naszej scenie, a nasi wspaniali fotoreporterzy takowe zrobią. Także bardzo prosimy. Zapraszamy. Prosimy troszkę bliżej, oczywiście, jak najbardziej. Po zdjęciu niech państwo będą łaskawi jeszcze z nami zostać, bo chcemy to zacne grono uzupełnić o wyróżnienia i pamięć należną przewodniczącemu i byłym przewodniczącym Sejmiku Śląskiego. Te zacne nazwiska już za chwilę przed państwem. Bardzo dziękujemy. Jako się rzekło, kolejna przewodniczącego i przewodniczących, byłych przewodniczących Sejmiku Śląskiego. Jak już, Marku, pięknie wcześniej powiedziałeś, to idziemy tym samym torem, to znaczy państwo wiecie, jakie funkcje pełnicie. Bardzo gorąco zapraszamy przewodniczącego Sejmiku, pana Marka Gzika i byłych przewodniczących. Zapraszamy serdecznie do nas na scenę. Statuetkę odbiorą były przewodniczący Ryszard Ostrowski. Statuetka trafi także do byłego przewodniczącego Zbigniewa Wieczorka. Statuetkę odbierze były przewodniczący Piotr Zięc, ale nie dziś, bo nie mógł do nas dotrzeć. Zapewniamy jednak, że to wyróżnienie na pewno do pana Piotra Zięca trafi. Statuetkę odbierze były przewodniczący Michał Czarski. Odbierze ją także były przewodniczący Bogusław Śmigielski. Statuetka trafi w ręce byłego przewodniczącego pana Andrzeja Gościniaka, pana Grzegorza Wolnika, pana Stanisława Gmitruka. Statuetkę odbierze także były przewodniczący Jan Kawulok oraz przewodniczący Marek Gzik. Tak, szanowni państwo, właśnie teraz trwa uhonorowanie. To też tak, gwoli przypomnienia, jeśli państwo nie pamiętacie. Były przewodniczący Ryszard Ostrowski to 1998-2002, Zbigniew Wieczorek 2002-2006, Piotr Zięc, którego faktycznie dzisiaj nie ma, ale pozdrawiamy, przesyłamy moc dobrej energii i życzenia zdrowia, 2006-2009, Michał Czarski 2009-2010, Bogusław Śmigielski 2010-2011, Andrzej Gościniak 2011-2014, Grzegorz Wolnik 2014-2017, były przewodniczący Stanisław Gmitruk 2017-2018, były przewodniczący Jan Kawulok 2018-2022, były przewodniczący Marek Gzik, przewodniczący od 2022 roku. Także, drodzy państwo, oczywiście teraz raz jeszcze wielkie brawa i będzie okazja, o, już za moment, do wspólnego pięknego zdjęcia. Ale zanim zaprosimy państwa do tej wspólnej fotografii, mamy nadzieję, że w imieniu wyróżnionych przewodniczących i byłych przewodniczących głos zechce zabrać pan przewodniczący Marek Gzik. Panie profesorze, bardzo proszę. Jeszcze kilka zdjęcia. Jestem trochę niższy od marszałka. Szanowni państwo, to dla mnie olbrzymi zaszczyt i przyjemność, że mogę reprezentować znakomitą grupę moich poprzedników. Ja myślę, że to miejsce jest absolutnie wyjątkowe, jest symbolem przemian, które zaszły nie tylko w naszym województwie, ale również w całym kraju. Tych przemian by oczywiście nie było, gdyby nie odważne decyzje pana premiera Jerzego Buzka i zespołu. Zresztą zapłacił za to swoją cenę polityczną, ale taka dzisiaj mnie naszła refleksja, gdy wręczaliśmy złotą honorową odznakę, dziękując panu premierowi za szereg zasług. Ta refleksja polegała na tym, że tamta decyzja była trudna. Premier zapłacił za to swoją i cały rząd w zasadzie cenę polityczną. Natomiast o tyle było warto, że pan premier wciąż cieszy się wielką estymą i szacunkiem. A więc te decyzje, bardzo doceniamy je po latach i dziękujemy. Ale szanowni państwo, w imieniu wszystkich... Brawo.
Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich przewodniczących bardzo serdecznie dziękuję radnym, bo naszą rolą jest organizacja sejmików, posiedzeń sejmików, współpraca, ustanawianie praw, które obowiązują w naszym samorządzie wojewódzkim. Za tą dobrą współpracę przez te 25 lat wszystkim dziękuję. Dziękuję marszałkom, dziękuję całej administracji Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że dobrze przepracowaliśmy te 25 lat i dzisiaj z dumą mogliśmy obejrzeć ten film, na którym szereg sukcesów naszych wspólnych, nie tylko samorządu wojewódzkiego, ale również we współpracy z samorządami na poziomie gmin, na poziomie powiatów i wszystkim Wam Państwu za to serdecznie dziękuję. A dzisiaj myślę, że w imieniu nas wszystkich życzę dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, pan profesor Marek Gzik, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, teraz odprowadzani głośnymi oklaskami zechcą Państwo zająć miejsce na widowni, choć jeszcze przedtem jeszcze chyba damy szansę tak, jeszcze fotografom. Damy szansę fotoreporterom, także bardzo prosimy raz jeszcze o zniesienie mikrofonu i będzie czas na to piękne zdjęcie, więc prosimy o uśmiechy, drodzy Państwo, bo to jest naprawdę dobry moment i piękny. Proszę o wielkie brawa. I to jest ten czas, to jest ta chwila na uwiecznienie. Prosimy troszkę bliżej, jak najbardziej. Proszę się nie obawiać. Troszeczkę bliżej, ale też nie za blisko, żeby to światło na Państwa tutaj pięknie padało, żeby to zdjęcie wyszło najlepiej jak może. A z tymi statuetkami z pewnością tak się właśnie wydarzy. Bardzo nam miło, że Państwo jesteście tutaj z nami. Raz jeszcze wielkie gratulacje. Najznamienitsze osobistości szczebla wojewódzkiego śląskiego samorządu przed Państwem z tych wszystkich owocnych kadencji. Bardzo dziękujemy. Zechcą Państwo zająć miejsce na widowni poza panem marszałkiem Jałustowskim, panem profesorem Błuskiem, bo do panów mamy jeszcze kilka gorących próśb. Tak właśnie jest, panie marszałku, panie premierze, prosimy pozostać. No dla was, panowie, mamy troszkę tutaj pracy. Żeby nie było, że tylko my pracujemy, to panowie też będziecie pracować. No ale na tym też polega polityka i na tym polega też wasza praca. Więc o to właśnie chodzi, drodzy państwo, o tej same pozytywne historie. I ja myślę, że tu możemy, Marku, też wspomnieć o tym, że przy kolejnej sytuacji, która już za moment wydarzy się na naszej scenie, na początku zastanawialiśmy się, czy tak właśnie ma brzmieć ta nazwa, ten tytuł i ta statuetka. Ale nic innego w istocie do głowy nie przychodzi, bo jeżeli chce się oddać właściwy szacunek i uznanie dla pracy kogoś, kto pełni te funkcje na różnych szczeblach samorządu, bo o nich będzie za chwilę mowa, no to super staje się czymś absolutnie oczywistym. Więc już za moment. Szanowni Państwo, statuetki. Super prezydent, super burmistrz i super wójt i super starosta. Rozpoczniemy od super prezydenta i tutaj, szanowni, wspaniali prezydenci, zapraszamy serdecznie na scenę. Pan Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. Marcin Krupa, prezydent Katowic. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej. Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich. Mariusz Wołosz, prezydent miasta Bytom. Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zapraszamy bardzo serdecznie do nas na scenę. Super prezydenci już za chwilę przed Państwem, osoby, które swoją codzienną pracą na tym ciut niższym niż wojewódzki szczeblu samorządu udowadniają, że trzeba być blisko tych, którzy na co dzień są ich podopiecznymi, a więc mieszkańców miast, którymi się opiekują. Oto grono wyróżnionych tytułem superprezydenta w 25-lecie śląskiego samorządu. Nagrody oczywiście, statuetki przekazują marszałek województwa śląskiego, a także premier Jerzy Buzek. Także drodzy Państwo, prosimy o ogromne brawa, bo te statuetki superprezydenta, one naprawdę mają ogromną, ogromną wartość. I właśnie przekazują je też wspaniali przedstawiciele zespołu pieśni i tańca Śląsk, który dzisiaj dla nas także wystąpi, ale w takiej nietypowej odsłonie. Ja myślę, że to też jest coś niezwykłego, co właśnie na naszej scenie w Nosprze się pojawi i Państwo będziecie mieli okazję uczestniczyć właśnie w tym pięknym, już muzycznym, artystycznym wydarzeniu. A teraz wręczamy nagrody. Marszałek Jakub Chełstowski, a także premier Jerzy Buzek te nagrody właśnie wręczają. Już teraz widzimy, że wyróżnienia, podziękowania, statuetki, prezenty będą wędrowe w dwie strony. My z tej perspektywy widzimy, że niektórzy z naszych gości chcą przekazać także swoje upominki w drugą stronę.
Przypomnijmy zestaw tych nazwisk. Andrzej Dziuba, Tychy, Marcin Krupa, Katowice, Arkadiusz Chęciński, Sosnowiec, Piotr Kuczera, Rybnik, Jarosław Klimaszewski, Bielsko-Biała, pani Sława Umińska-Duraj, Piekary Śląskie, Mariusz Wołosz, Bytom, Kazimierz Karolczak, szef zarządu Górnośląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oto grono wyróżnionych w kategorii superprezydent. I tutaj też piękne słowa padają. No nie możemy Państwu wszystkiego tutaj powiedzieć, co na naszej scenie, jakie słowa padają, ale uwierzcie, naprawdę bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Przecież nie może być inaczej. To właśnie, drodzy Państwo, ten moment, ta chwila bardzo cenna, myślę, dla tych wszystkich nagrodzonych, którzy właśnie teraz tutaj się znajdują, ale to oczywiście jeszcze kolejne osoby, bardzo ważne za moment na naszej scenie, też się pojawią. Póki co statuetka superprezydent trafia w bardzo odpowiednie ręce. Wśród nagrodzonych czy wyróżnionych szczególne miejsce zajmuje pan przewodniczący Karolczak. Jest najmożniejszym prezydentem w tym środowisku. I raz jeszcze ogromne, ogromne gratulacje, drodzy państwo. I mamy nadzieję, że w imieniu wyróżnionych głos zechce zabrać pan prezydent Andrzej Dziuba. Bardzo prosimy o zabranie głosu w imieniu wyróżnionych. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą galę. Przypadł mi w udziale zaszczyt wypowiedzenia kilku słów w imieniu nagrodzonych. Myślę, że to się bierze z faktu, że jestem prawie w tym samym wieku, można powiedzieć, stażu, co samorząd województwa, bo jestem prezydentem od 23 ponad lat, a więc miałem okazję współpracować tak naprawdę z wszystkimi marszałkami, począwszy od Janka Olbrychta i skończywszy teraz na panu marszałku Chełstowskim. I to daje mi pewien mandat do tego, żeby ocenić tą współpracę. Ta współpraca, proszę Państwa, zawsze, bez względu na konstelację polityczną, na układ osobowy, układała się naprawdę fantastycznie. To były tylko dobre i bardzo dobre doświadczenia. A trochę żartobliwie powiem Państwu, bo tutaj na filmie ktoś wspominał o szpitalu Megres w Tychach. To był taki właśnie fajny deal typu win-win, gdzie marszałek sprzedał nam szpital, pozbył się oczywiście worka bez dna, gdzie musiałby dokładać pieniądze, a Tychy ten szpital kupiły i teraz nie mamy problemu, gdzie lokować nadwyżki finansowe, więc... Ale to oczywiście wszystko dla dobra naszych mieszkańców i naprawdę skończyło się to, panie marszałku, sukcesem. Także bardzo dziękuję, a to jest najlepszy dowód na to, że razem możemy więcej. Życzę wytrwałości mimo tych wszystkich problemów, o których mówił pan poseł i marszałek Wojtek Saługa, które przed samorządem się teraz jawią. Życzę dalszych sukcesów i takiej owocnej współpracy, bo proszę zwrócić uwagę, to o czym mówił pan premier Buzek. Samorząd to my wszyscy, mieszkańcy Śląska. Nasi mieszkańcy są mieszkańcami województwa, więc mamy ten sam wspólny interes i życzę samych sukcesów i następnych wspaniałych jubileuszy. Dziękuję bardzo. Andrzej Dziuba, gospodarz Tychów. Szanowni Państwo, do zdjęcia. Zaprosimy oczywiście do zdjęcia. Już zrobimy tutaj miejsce. Miejsce szczególne, żeby każdy z Państwa był doskonale widoczny. Bardzo prosimy o piękne uśmiechy. Niech to będzie naprawdę wspaniała pamiątka. Przypominamy, drodzy Państwo, uhonorowani statuetką superprezydent właśnie dzisiaj podczas naszej gali. Wielkie brawa. Chcą Państwo zająć miejsce na widowni. Ale oczywiście, panie marszałku, panie premierze, prosimy pozostać. Bo mamy niezwykłą przyjemność przejść do kolejnej kategorii wyróżnionych w tym zacnym jubileuszu. Tym razem będą to osoby, które odbiorą statuetkę superburmistrz. Zapraszamy do nas pana Arkadiusza Czecha, burmistrza Tarnowskich Gór.
jest z nami i za chwilę będzie na scenie pan Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Zapraszam pana Przemysława Korcza, burmistrza Ustronia, pana Tomasza Kucharskiego, burmistrza Olsztyna. Jest z nami pan Antoni Szlagor, burmistrz Żywca. Przed państwem grono superburmistrzów 25-lecia śląskiego samorządu. Najprzeróżniejsze, najbardziej odległe zakątki tego pięknego województwa uhonorowane dostrzeżeniem ludzi, którzy w swoich małych ojczyznach pełnią zaszczytne funkcje z wyboru. O to właśnie chodzi, drodzy państwo. Zauważamy, podkreślamy znaczenie absolutnie każdej części naszego wspaniałego województwa. Myślę, że każdy z nas może to powiedzieć, że naprawdę możemy być dumni z tego, co dzieje się w województwie śląskim. Dlatego raz jeszcze prosimy o ogromne brawa dla tych, którzy na naszej scenie odbierają właśnie statuetkę Superburmistrz. Arkadiusz Czech, Tarnowskie Góry, Tomasz Bujok, Wisła, Przemysław Korcz, Ustroń, Tomasz Kucharski, Olsztyn, Antoni Szlagor, Żywiec. Oto grono zebranych pana burmistrza Tomasza Kucharskiego. Chyba z nami nie ma. Ale chyba za pana burmistrza ktoś nagrodę jednak będzie odbierał. Z całą pewnością to wyróżnienie trafi tam, gdzie powinno. I jak zawsze piękne słowa, słowa wsparcia. Gratulacje, nie może być inaczej. I raz jeszcze bardzo proszę, drodzy państwo, jak wspaniale wyglądają członkowie zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Kolejna nasza chluba, nasza duma i radość. Nacieszymy się Śląskiem dziś w najlepszym z możliwych wydaniu. Już państwu teraz możemy tę delikatesową pozycję zapowiedzieć, ale na razie cieszymy się osobistą znajomością z superburmistrzem. I w takim razie może zmienimy troszeczkę teraz kolejność. Co ty, Marku, na to? Zróbmy zdjęcie. Tak. Jako pierwsze zdjęcie. Bardzo prosimy, od tego zaczniemy. A po zdjęciu prosimy też jeszcze z naszej sceny nie schodzić, bo będziemy prosili o parę słów. A teraz pora na naszych cudownych fotoreporterów. Zacne grono superburmistrzów przed państwem. A głos w ich imieniu będzie płynął dziś z Wisły. Prosimy o zabranie głosu burmistrza Tomasza Bujoka. I poprosimy oczywiście o umożliwienie tegoż. Prosimy o wielkie brawa. Panie premierze, panie marszałku, w imieniu wszystkich nagrodzonych bardzo serdecznie dziękuję. 25 lat samorządu to niesamowicie intensywny okres. Wspólnie nabieraliśmy doświadczenia, wspólnie realizowaliśmy wiele inwestycji. Wspólnie też przeprowadziliśmy mnóstwo trudnych rozmów, ale to wszystko spowodowało to, że zbudowaliśmy relacje, zbudowaliśmy, myślę, że na bardzo wysokim poziomie współpracę między samorządami poszczególnych szczebli. Nie wiemy tak naprawdę, ile pozostało nam czasu. W kwietniu może się wszystko zmienić, ale nawiązując do słów pisarza pochodzącego z Wisły, Jerzego Pilcha, który powiedział, nieważne, czy ma się przed sobą miesiąc, tydzień czy dzień, ma się przed sobą wszystko. Myślę, że tych kilka miesięcy, które nam pozostało tej kadencji, powinniśmy wspólnie, działając lokalnie i również i regionalnie w swoich gminach i samorządach, powiatach, województwie, uczynić jak najwięcej dla mieszkańców województwa śląskiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. To my dziękujemy za państwa wspaniałą pracę. Przypomnijmy, Arkadiusz Czech, Tomasz Bujok, Przemysław Korcz, Tomasz Kucharski, Antoni Szlagor. I serdecznie dziękujemy, prosimy o zajmowanie miejsc, gdyż, drodzy państwo, mamy super prezydenta, mamy super burmistrza, to pora na super wójta. I to właśnie ta kategoria. Bardzo gorąco zapraszamy na naszą scenę wójtów. Barbara Prasał, wójt gminy Wyry. Grzegorz Utracki, wójt gminy Krzyżanowice. Mariusz Adamczyk, wójt gminy Godów. Katarzyna Kaźmierczak, wójt gminy Poraj. Paweł Militowski, wójt gminy Rędziny. Zapraszamy serdecznie. Panu Grzegorzowi Utrackiemu gratulujemy silnej grupy wsparcia. Dajcie znać o sobie jeszcze raz.
tak trzeba robić, no po prostu. Serdecznie gratulujemy, drodzy Państwo. Tak, to właśnie ten moment, kiedy wręczamy statuetki super wójta i jak już widzicie, trafiają one bardzo szybko w odpowiednie ręce. Przypominamy, drodzy Państwo, Barbara Prasoł, wójt gminy Wyry, Grzegorz Utracki, wójt gminy Krzyżanowice, Mariusz Adamczyk, wójt gminy Godów, Katarzyna Kaźmierczak, wójt gminy Poraj, Paweł Militowski, wójt gminy Rędziny. To właśnie oni na naszej scenie otrzymują statuetkę super wójta podczas naszej gali. Krzyżanowice, dajcie ognia jeszcze raz. To ja poproszę przedstawicieli teraz tutaj pozostałych naszych wspaniałych nagrodzonych. Jesteście tutaj, drodzy Państwo. Prosimy o brawa. No! Dziękujemy pięknie. I rozpoczniemy teraz od wspólnego pięknego zdjęcia. Jak już wszyscy nasi tutaj nagrodzeni będą posiadali statuetkę, przypominamy, super wójta właśnie w ten piękny jubileusz przekazaną. I teraz prosimy o wspólne zdjęcie. Zapraszamy troszkę bliżej, żeby Państwo mogli zobaczyć może ci z pierwszych rzędów statuetkę, bo domyślam się, że dalej to będzie problem, chociaż oczywiście mamy naszych wspaniałych operatorów, więc jest szansa, że i wy gdzieś tam na balkonach dostrzeżecie, jak ta statuetka wygląda. Piękna. I prosimy o brawa, drodzy Państwo, dla naszych super wójtów. I prosimy o zabranie głosu w imieniu wyróżnionych wójta gminy Wyry, panią Barbarę Prasoł. Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło przemawiać w imieniu super wójtów. Dziękuję serdecznie za to wyróżnienie, które no jest ogromnym dla mnie zaskoczeniem i niespodzianką. I dedykuję je moim mieszkańcom, bo tak jak tu wielokrotnie było powiedziane, to my służymy naszym mieszkańcom, my reprezentujemy tą właśnie naszą małą ojczyznę, wspólnotę samorządową i przez mieszkańców wybrani dla nich działamy. Oczywiście nie działamy sami, tylko w całym zespole, w drużynie, więc myślę, że ta cała właśnie statuetka powinna trafić, czy powinna być dzielona ze wszystkimi naszymi współpracownikami i wszystkimi, którzy realizują nasze wspólne zadania. I tu w związku z 25-leciem właśnie województwa śląskiego chciałabym bardzo serdecznie podziękować za tą współpracę, która układa się bardzo dobrze. Z mojego podwórka, powiem tak, remontuje się droga wojewódzka 928 i za to serdecznie dziękuję. Chociaż mamy z tym wiele problemów, ale dzięki temu poczekamy 2 lata i już będzie super. A przy okazji to również dzięki pomocy województwa śląskiego mogliśmy zorganizować kolejną bitwę wyrską i mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu się odbędzie i już dzisiaj Państwa na nią zapraszam. Także życzę wszystkim pięknej, wspaniałej zabawy. Dziękuję serdecznie. Barbara Prasoł, super wójt gminy Wyry. 2 lata to jest bardzo fajna perspektywa, panie wójt, to się na pewno musi udać. Nasze gratulacje. Zechcą państwo zająć miejsce na widowni przed państwem jeszcze w tym oklaskiwanym marszu. Super wójtowie. Jak się państwo z całą pewnością domyślają, są w naszym gronie także super starostowie. Powiat to jest ta część naszego samorządu, która nie miała dobrej prasy i nie miała łatwego życia, ale na finiszu tego 25-lecia wszyscy wiemy, że zdała egzamin i że są osoby zasługujące w Państwa gronie na tytuł superstarosty. Przedstawiam Państwu pana Grzegorza Swobodę, starostę Raciborskiego. Zapraszamy do nas. Pana Henryka Kiepurę, starostę Kłobuckiego.
Jest z nami pan Dawian Mrowiec, starosta rybnicki. Pan Andrzej Płonka, starosta bielski. Pani Barbara Bandoła, starosta pszczyński. Tyle entuzjazmu żaden szczebel samorządu na tych trybunach dziś nie pozyskał. Tym bardziej państwu gratulujemy. Zapraszamy do nas, nacieszymy się chwilą, kiedy będziemy mogli podziwiać nagrodzanych i wyróżnianych tytułem superstarosty. A oczywiście statuetki będą wręczane przez wspaniałych członków zespołu pieśni i tańca Śląsk. No, statuetka superstarosta, myślę, że to też statuetka, która swoje waży, ale jak widać tutaj naprawdę silna grupa, to tak sportowe emocje wyzwala, widzę nasz tutaj ranking i to wszystko, co się dzieje, ale bardzo dobrze, bo ostatnio, no właśnie, powiedziałabym z jednej strony dobrze nam idzie, ale to zależy w której kategorii sportowej, więc niech będzie jak u siatkarzy, prawda? Siatkarek nawet. Siatkarzy. Albo siatkarzy. Siatkarzy. Grzegorz Swoboda, Rybnik, Henryk Kiepura-Kłobuck, Damian Mrowiec, Rybnik, Andrzej Płonka, Bielsko, Barbara Bandoła, Pszczyna. Takie grono superstarostów państwu dziś prezentujemy w 25-lecie Śląskiego Samorządu. I serdeczne gratulacje, uśmiechy, radość. Dlaczego nas to nie dziwi? To jest ta miła chwila, to jest ta piękna chwila. I to jest ta chwila, kiedy moglibyśmy zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Szanowni Państwo, zapraszamy bliżej naszej dwa kroki do przodu, pięknej publiczności. Zrobią. Państwa prosimy teraz właśnie o oklaski. No. A głos w imieniu wyróżnionych, bardzo prosimy o zabranie tegoż głosu przez starostę Raciborskiego, pana Grzegorza Swobodę. Dobry wieczór państwu. Panie marszałku, panie premierze, to dla mnie bardzo wielki zaszczyt w imieniu swoich przyjaciół, starostów przemawiać, ale pozwólcie, bo zdaję sobie sprawę, jak wiele jest osób na tej sali, które tworzyły ten samorząd przez 25 lat. Panie marszałku, panie premierze, w imieniu nas wszystkich chciałbym wyrazić słowa uznania za te tworzenie tych naszych małych ojczyzn, bo przecież tworzymy te nasze małe ojczyzny na poziomie czy to gmin, czy powiatów. Myślę, że bez naszych współpracowników, bez dobrej współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu nie dalibyśmy rady. I dlatego wam wszystkim, słuchajcie, jako starości dziękujemy za to, że możemy wspólnie tworzyć właśnie ten samorząd województwa. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Starosta Raciborski, Grzegorz Swoboda, w imieniu wszystkich superstarostów tego 25-lecia zechciecie państwo zająć miejsca na widowni. Oto przed państwem kroczy dumnie powiat. Szanowni Państwo, pora na kolejny piękny moment, który właśnie tutaj w tej cudownej sali i na tej naszej bardzo gościnnej scenie, myślę, że Państwo sami to widzicie i oczywiście dzięki temu, że te brawa się pojawiają, to uwierzcie nam, na tej scenie jest dużo, dużo przyjemniej, więc pora na to, abyśmy przekazali, no właśnie, pewną szczególną statuetkę. Właściwie przekazujemy głos i inicjatywę panu marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu, który wręczy statuetkę swojemu dostojnemu partnerowi w tej pracy, panu premierowi Jerzemu Buzkowi. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wręcz, można powiedzieć, statuetkę superambasadora województwa śląskiego. Zdradzę pewną tajemnicę, że byliśmy czasami po różnych stronach politycznych, ale tutaj z panem premierem w Brukseli zawsze żeśmy współpracowali dla dobra województwa. I panie premierze, powiem tak wprost, no dziękuję za te 2 miliardy euro dodatkowego cashu, bo to się bardzo przyda, ale muszę być trochę jak typowy samorządowiec, ale prosimy o więcej. I na pana ręce wręczam tą statuetkę jako forma przewdzięczności wspólnoty samorządowej, mieszkańców
za to, że pan się podjął tego trudu, który był 25 lat temu. Trzeba mieć dużo odwagi. I ta odwaga była, a dzisiaj są tego owoce. Wszystkiego dobrego. Premier Jerzy Buzek z tytułem ambasadora naszego województwa. Bardzo Państwu dziękujemy za te owacje. Panie premierze, żeby się chciał o BIS poprosić, ale to nie ta okoliczność niestety. Tak czy inaczej, statuetka jest statuetką, niech pan odłoży, bo jeszcze parę obowiązków przed panem. Ręce wolne się przydadzą z całą pewnością. Szanowni Państwo, przed nami uroczystość wręczenia grawerów dla twórców reformy samorządowej. O oklaski i o naszą wdzięczność nie muszą prosić samorządowcy, oni tę robotę wykonują codziennie. Ale u podstaw tego procesu musieli znaleźć się ludzie i fachowi eksperci, i chcący, dzięki którym to dzieło się powiodło. Na naszą scenę zapraszamy Mieczysław Dumieński, profesor Zygmunt Frankiewicz, Teresa Kamińska, Krzysztof Kwiatkowski, Mirosława Nykiel, profesor Irena Lipowicz, Jerzy Stępień, Kazimierz Barczyk, Jerzy Widzyk, Mirosław Koźlakiewicz. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco na naszą scenę. Twórcy reformy samorządowej, którzy dzisiaj otrzymują grawery. Bez tej wiedzy, bez tej chęci, bez tego zaangażowania, bez tej pracowitości, to by się po prostu nie udało. Ta reforma wymagała naprawdę ogromnych kompetencji. Na całe szczęście znaleźli się ludzie, którzy je mieli i którzy zechcieli poświęcić je w tworzeniu tego dzieła, którym dziś po 25 latach możemy się cieszyć. To jest chyba niezmienna emocja. Trudno byłoby znaleźć dziś kogoś, kto odmówi tej reformie tego, że była udana. Są tacy, którzy twierdzą, że jeżeli którakolwiek z trzech się naprawdę udała, to była to właśnie ta. Dziś cieszymy się jej efektami, ale także cieszymy się, mogąc osobiście poznać ludzi, dzięki których staraniom i wiedzy, zaangażowaniu i kompetencjom to się udało. Przed Państwem Mieczysław Dumieński, profesor Zygmunt Frankiewicz, Teresa Kamińska, Krzysztof Kwiatkowski, Mirosława Nykiel, profesor Irena Lipowicz, pan Jerzy Stępień, Kazimierz Barczyk, Jerzy Widzyk oraz pan Mirosław Koźlakiewicz. Myślę, że teraz, drodzy Państwo, te słowa, które pojawiają się właśnie na scenie, od tych, którzy wręczają, ale także od tych, którzy otrzymują te przepiękne grawery, są niezwykle istotne. I to jest niezwykle ważne, drodzy Państwo, że właśnie dzisiaj podczas tej gali nagradzamy tych, no, którzy są twórcami reformy samorządowej, dzięki którym też tutaj się znajdujemy. Więc bardzo proszę raz jeszcze ogromne, ogromne brawa dla nich wszystkich. Czynni politycy, czynni samorządowcy, czynni naukowcy w tym gronie 25 lat temu pochylili się nad rzeczywistością, która dziś jest naszym udziałem. Przez wszystkie te lata kibicowali zmianom, które zachodzą, doradzali, dostarczali swojej wiedzy, korygowali, pomagali się mierzyć z kłopotami, których przecież było wiele i wszyscy Państwo, którzy braliście udział w tym 25-leciu doskonale, to wiecie. Bez tego wsparcia merytorycznego byłoby znacznie trudniej. Sam zapał by nie wystarczył, a wiedza i zaangażowanie tych ludzi solidnie nam pomogły. Przed Państwem laureaci grawerów dla twórców reformy samorządowej wręczają te grawery pan marszałek Jakub Chełstowski oraz premier profesor Jerzy Buzek. I oczywiście już za moment będzie okazja ku temu, by zapozować do pięknego zdjęcia, ale Państwo też będziecie mogli to zdjęcie wykonać.
właśnie po to, by uwiecznić tę chwilę, ten moment. Ja wierzę i widzę, że wielu z nas na tym bardzo zależy. Dlatego już za chwileczkę, już za moment. Dajmy nacieszyć się tym momentem przekazania tej nagrody, bo to też jest niezwykle istotne, aby te słowa, które paść mają, padły. Dzięki tej uroczystości, tym twarzom, tym nazwiskom przypominamy sobie dobre momenty z historii województwa śląskiego. Naszych też, ja na przykład egzamin pani profesor Lipowicz bardzo dobrze wspominam. O, szanowni państwo, czy jest pan Mirosław Koźlakiewicz wśród nas? Chyba był. To się mogło zdarzyć, znajdziemy. Ale mogą państwo być pewni, że ten grawer trafi w właściwe ręce. I mamy nadzieję, że będzie dobrze wspominany razem z tą uroczystością. Oto przed państwem prawie komplet osób, które uznaliśmy wspólnie z gospodarzami tej uroczystości za najbardziej zasłużone jako twórcy reformy samorządowej. I tradycyjnie dwa kroczki do przodu, szanowni państwo. Nikt nie powiedział, że będzie lekko, drodzy państwo. Naprawdę, nikt tego nie mówił wcześniej. Wielkie brawa, raz jeszcze. To na szczęście. Bardzo dziękujemy. Zechcą państwo zająć miejsce na widowni. Dziękujemy. Gratulacje raz jeszcze, bo, drodzy państwo, pora na kolejne statuetki, bardzo ważne, więc miejmy nadzieję, że państwo tutaj też będziecie nagradzać ogromnymi, ogromnymi brawami. I to będą statuetki i wyróżnienia dla byłych prezydentów, ale znaczących w historii tego województwa. Są ludzie, którzy twierdzą, że dynastii tworzyć się nie powinno, ale my wiemy na pewno, że wielokadencyjni prezydenci to szansa na naprawdę solidny rozwój tych jednostek, którymi się opiekują. Dlatego zapraszamy dziś tu na tę scenę. Podbiór statuetek byłych prezydentów, pana Zygmunta Frankiewicza, byłego prezydenta miasta Gliwice oraz pana Piotra Uszoka, byłego prezydenta miasta Katowice. Pan Piotr Uszok dociera do nas z nieco odleglejszych segmentów sali, więc zakładam, że fanfary potrwają odpowiednio dłużej, abyśmy się mogli znajomością z panem prezydentem odpowiednio dłużej nacieszyć. Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Gliwic oraz Piotr Uszok, były prezydent Katowic na naszej scenie. Podkreślamy wagę, znaczenie każdej statuetki, każdej nagrody, która dzisiaj trafia właśnie w te najbardziej odpowiednie ręce, w te, które trafić powinna, dlatego, drodzy państwo, mam nadzieję, że i dla was to, co dzieje się dzisiaj w Nosprze, jest po prostu podniosłe, ale też i radosne. Raz jeszcze prosimy o ogromne, ogromne brawa. Zygmunt Frankiewicz, Piotr Uszok. Gospodarze waszych miast, gmin, miasteczek, to ludzie dobrze wam znani, ale wszyscy musimy uznać, że ci dżentelmeni to, jeśli w samorządzie jest arystokracja, to prawdziwi arystokraci. Piotr Uszok, miasto Katowice, Zygmunt Frankiewicz, były prezydent miasta Gliwice, dziś pełniący zaszczytny mandat senatora. Panowie prezydenci uciekli, a tu nie wiem, czy była szansa na wspólne zdjęcie. Powtórzyć, prawda? Zapraszamy panowie do nas. To nie jest daleko, panowie, nie, nie, nie. No dajcie spokój. Prosimy o wielkie brawa. Panów troszkę bliżej naszej cudownej publiczności. Na pewno będziecie chcieli je mieć, więc jeszcze chwila. Gratulujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, ta część naszego spotkania zwolna zbliża się do końca, więc jeśli państwo pozwolą, prosimy o podsumowanie pana marszałka Jakuba Chełstowskiego. Szanowni państwo, bardzo króciutko. Bardzo dziękuję wszystkim nagrodzonym, bardzo im gratuluję przede wszystkim. Myślę, że to właśnie pokazuje, że my tworzymy tą prawdziwą wspólnotę samorządową.
I myślę, że ta zgoda buduje, która tutaj na Śląsku jest i nie jest to dobry sygnał dla innych regionów, dla całego kraju, żeby ten zły czas się skończył, a ten dobry rozpoczął. Dobrego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Panowie, po godzinie pełnienia tych zaszczytnych obowiązków możecie panowie zejść. Tak, jak zająć miejsca na widowni. Nasza radość panów gościć na scenie. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy, dziękujemy. Jakub Chełstowski, premier Jerzy Buzek. Z nagrodą. Jeden i drugi w zasadzie. Nagroda dla państwa przed nami. Tak. Znają państwo ten termin na pewno bardzo dobrze. Wielu z was, tych artystów, widziało na scenie niejednokrotnie. Wszyscy jesteśmy dumni z tego, z tej etykiety, którą z wielką radością przyjmujemy jako Ślązacy. Bo przed państwem za chwilę wystąpi zespół pieśni tańca Śląsk, ale w bardzo szczególnej odsłonie, bo mamy państwu do zaproponowania wysłuchanie pieśni współczesnych. Pieśni, nie piosenek. Piosenki są tworzone dla rozrywki. Pieśni są tworzone dla refleksji, dla myślenia, dla wzruszenia. I to jest doskonałe tak naprawdę, drodzy państwo, ponieważ łączymy, tak jak i dzisiaj, tak jak i w polityce, tak jak i w samorządach, w pracy, łączymy to, co kiedyś, bo przecież z tego też się uczymy, z tym, co współczesne, ba, powiedziałabym nawet z tym, co nowoczesne. I to właśnie za moment na naszej scenie się wydarzy. Te muzyczne delikatesy skomponował, przygotował i poprosił o współpracę przy nich nasz znakomity, wielbiony przez wielu Ślązaków Miłosz. A będą mu towarzyszyli Kaja, Smoli, Gorganek, Natalia Grosik, Grosiak, Bela Koszyńska, Marcin Wyrostek, Igor Herbut, Natalia Szeder, Kwiat Jabłoni, Król, Julia Pietrucha. Proszę zostać, proszę się skupić, proszę poświęcić własną uwagę i własny intymny świat temu, co za chwilę zobaczycie, bo to absolutnie wyjątkowe doznanie. Miłosz, zespół pieśni i tańca Śląsk, pieśni współczesne. Zapraszamy. Już teraz państwa zapraszając po koncercie na bankiet i jak sądzę dobre samorządowe wspomnienia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.